Serdecznie Was pozdrawiam i dzisiaj miałam nie nagrywać, oszczędzać swój głos, ale sprawy wyrastają jak grzyby po deszczu. Pierwsza sprawa to sprawa zdrowia i nie sprawa tego, co się dzieje na świecie, bo już chyba wszyscy wiedzą, co się dzieje, to znaczy ci świadomi wiedzą, co się dzieje, a inni, no łatwo jest człowieka, któremu mówi się, że ma śmiertelną przypadłość. Łatwo jest zastraszyć nadal takich ludzi, szczególnie jeśli nie mają wiedzy, nigdy im nic nie było. I niestety bardzo wiele osób jeszcze się naciąga się na różne procedury, które zdrowiu nie służą. I oczywiście nie wolno tutaj mówić dokładnie o wszystkim, więc ja mam po prostu nadzieję, że będziecie się po części domyślać, o co chodzi. A chciałam skorzystać z tej właśnie z tego, że możemy się spotkać jeszcze na YouTubie i czasem wydaje mi się, że po prostu to zdrowie jest, no co, no mam nadzieję, że tak nie jest, jest tylko dla osób bogatych, bo ja nie wiem, kto może sobie w tej chwili pozwolić na takie ceny. Są te różne alternatywne metody, niektóre są naprawdę przerażająco drogie. Niektóre, o ile nawet funkcjonują w systemie niemieckim, nie wiem, czy w systemie polskim, na przykład tutaj u nas, bardzo popularne przed demią całą były wlewy z witaminy C. W tej chwili, co ja słyszę z Polski? Słyszę, że nie możecie tego kupić, że ktoś tam właśnie jest po tak zwanej chemii, bo no, prawda, jeszcze nie poznał Was wcześniej, zaprzyjaźniliście się z kimś, ktoś bliski Wam. Jest tych przypadków nadal bardzo mnóstwo i nie macie dostępu i nie możecie tego sprowadzić. I wszyscy uderzają do Niemiec. Skąd te wlewy? Co z tą witaminą C? To nie jest tutaj żadne tabu. To nie było tutaj żadne tabu. Rzeczywiście robi się w Niemczech wlewy z witaminy C. Absolutnie, no nie wiem, no mam nadzieję, że na YouTubie wolno takie rzeczy opowiadać, ponieważ jest to normalna procedura medyczna. Ja po prostu, no nie wiem, no czasami to się po prostu coś otwiera i nie ma tego, nie wiem, ubezpieczenie tego nie pokrywa w Polsce, nie można tego dostać, a jak już, no to jest to bardzo drogie i ktoś, kto tak zwana medycyna, znaczy ja już nie chcę tutaj wrzucać wszystkich do jednego worka, bo wierzę gorąco, że są niesamowicie dobrzy lekarze medycyny akademickiej, tak zwanej konwencjonalnej, zarówno akademickiej, jak i niekonwencjonalnej, że są po prostu specjaliści na całym świecie, coraz więcej, którzy są świadomi, rozwijają się i łączą jedno z drugim, wymieniają się. To jest tak zwana, to też jest stary koncept właściwie, tak zwana medycyna tęczowa polega na łączeniu medycyny konwencjonalnej z tymi przepisami, procedurami, które gdzieś dawno temu były zapisane, spisane od Edgar Cayce o tym mówił, czyli one są, one funkcjonują, są. I myślę, że coraz więcej lekarzy łączy te procedury. Natomiast no od niestety jeszcze jest tak, że czasami to aż strach się bać, że zdarza się, że dzwonicie, piszecie, pytacie i no naprawdę, ja nie wiem, co powiedzieć, że nie możecie dostać tego askorbinianu sodu w Polsce, że to tylko w Niemczech, nie chce mi się naprawdę wierzyć. Nie wiem, co my tutaj zaradzimy wszyscy razem. Jedyne, co mogłam zrobić, to może też zrobić taki apel, poproszę o wszystkie linki do fantastycznych lekarzy w Polsce, w którym rejonie Polski, ja to puszczę na drugim kanale, żeby to się nie pomieszało z ilością filmików tutaj, na tym drugim Joanna Piłatowicz Akasza TV i jak to wszystko zbiorę, żeby znowu był dostęp do tych specjalistów tak na wyciągnięcie ręki. Ja wiem, że ci, którzy z Was mają, są świadomi, już wiedzą, do kogo się udać, ale coraz
więcej ludzi się budzi i dla niektórych wydaje się, że jest za późno, ponieważ są już po, no, po chemii, tak zwanej chemii, wcale nie mówię o pierwiastkach chemicznych, i ciało po prostu już nie ma odporności, wszystko siada i ciało się przestało bronić i to jest ten najgorszy moment. No właśnie, co tak naprawdę dobija. Nie wiem, nawet sama nie wiem w tym momencie, o czym wolno mówić na tubie, o czym nie wolno mówić, więc troszkę gram słowami, troszkę żongluję tymi słowami. Taki apel, jeden z naszych uczestników tańca w lato, Piotr, jest właśnie tym, który bardzo w tej chwili potrzebuje tych wlewów z witaminy C. I no, naprawdę dowiedziałam się właśnie o tym i zupełnie nie wiedziałam w ciągu tych miesięcy, co tam się działo. Myślałam, że już wszystko było dobrze, no, ale okazało się, że no, tam właśnie w grę weszła tego typu procedura. I w tym momencie takie pytanie, które mi się stawia, czy już jest za późno. I ja uważam, że nigdy nie jest za późno. Ja uważam, że człowiek, który dostał opinię choroby śmiertelnej, i zdarza się to niejednokrotnie, jeśli ktoś właśnie idzie na jakieś tam badania, ten wyrok, ja to uważam jakie takie napiętnowanie na początku. Co się robi? Piętnuje się pacjenta z jakąś etykietką i występuje to też, jeśli chodzi o psychiatrię, że przypina się taką naklejkę, etykietkę, że ktoś właśnie jest, nie wiem, alkoholikiem, depresję ma, schizofrenik jakiś tam, borderline i tak dalej. I te etykietki zostają już na zawsze. Jeśli to jest etykietka, no bo jeszcze ile ze schizofrenią można sobie żyć, prawda? Ale jeśli jest to właśnie etykietka choroby śmiertelnej, to co robi podświadomość? No podświadomość albo przestaje się bronić, podświadomość zawsze na to reaguje. Z psychologii zorientowanej na proces mamy takie podejście, że patrzymy na proces. Nie nastawiamy się na wyleczenie, ale nastawiamy się, jesteśmy ciekawi, co to jest za proces, co przytrafia się tej osobie, która, nie wiem, no, została przyklejona z jakąś tam etykietką. Ze swojej strony powiem jedno. Nie wiem, jakie są w tej chwili statystyki, raz są takie, raz takie i ja nigdy nie ufałam statystykom ze względu na to, że uczyłam się na metodologii na Uniwersytecie Warszawskim, jak preparować takie statystyki i że jak najbardziej można, jak najbardziej, niektórzy podobno to robią, oczywiście nie mam dowodu na to, ale studenci byli naprawdę bardzo kreatywni w tym, więc tutaj moje jakiekolwiek zdanie dobre na temat statystyk rozwijało się mniej więcej tak na studiach, ale jeśli chodzi o moje doświadczenie, gdzieś w ciągu lat miałam do czynienia z wieloma osobami, nie wiem, na pewno ponad 10, tak mi się wydaje w tym momencie, które były zdiagnozowane jako osoby tak zwane chore na raki różnego typu, różnych właśnie od takich niby się mówiło mniej poważnych, ale zawsze była ta chemia. Powiem, że wszyscy, którzy wzięli chemię, wszyscy zmarli. To tyle ode mnie. Wiem o chyba 4 przypadkach w ciągu wielu lat, które zostały również zdiagnozowane, nie wzięły tej chemii. Żyją. Nie wyciągam wniosków, tym bardziej nie wyciągam wniosków na YouTubie. Powiedzcie mi sami, co to znaczy. I tutaj jeśli chodzi o naukowców, naukowcy powiedzą mi oczywiście, że własne doświadczenie to nie jest żadne potwierdzenie, to nie można na tym nic budować, ale nasza osobista mądrość, nasza wszystkich osobista mądrość życiowa
Czyż nie polega na tym, że wyciągamy wnioski dokładnie na podstawie tego, co obserwujemy, jakie są fakty na przykładzie tych, którzy umierają bądź żyją na naszych oczach, którzy pewnych rzeczy czy wzięli, czy nie wzięli, prawda? To samo tyczy się tego właśnie tego drugiego tematu, więc no troszeczkę tutaj jestem zbulwersowana, że to tak daleko jeszcze jest, że nadal są właśnie te różne, że tak się bardzo, bardzo gani niektórych za to, że wprowadzają te naturalne, alternatywne metody, które jak najbardziej powinny być włączone. Jasne, rozumiem, dobrze się wstrzymywać z ostateczną opinią, jak naprawdę jest, ale myślę, że to właśnie te przypadki brania, niebrania czegoś, czy witaminy C zasługują na porządne badania, jak najbardziej. Więc no, co my tutaj zrobimy, więc jeśli ktokolwiek może wesprzeć Piotra, już jego przyjaciółka przygotowuje też jakieś tam środki, żeby on mógł dostawać tą witaminę C, on już nie je, jego ciało już nie przyswaja niestety niczego, ponieważ ja już oglądałam takie rzeczy, gdzie no kończyło się to fatalnie i bardzo trudno jest w takich wypadkach. Jeśli macie kogoś takiego w swojej rodzinie i oni idą tą drogą, dlatego że jeszcze czują się dobrze i wybierają tą drogę, ja mówię o torturach w sumie, owszem, ja słyszałam, że zdarzają się przypadki, że ktoś przeżył. Ja to słyszałam, natomiast osobiście nie znam takiej osoby. Absolutnie nie neguję, nie namawiam nikogo, tylko mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ale ja przecież nie wiem, ja nie jestem lekarzem, prawda? Więc trzeba tutaj też brać poprawkę na mnie, bardzo o to proszę. Natomiast myślę, że w każdym przypadku jest troszeczkę inaczej. Należy to dokładnie studiować, dokładnie zobaczyć, z czym mamy do czynienia, a kiedy wpędza się człowieka w strach, to każda decyzja podejmowana w strachu, w desperacji nigdy nie jest dobrą decyzją. Każda decyzja pod przymusem nie jest dobrą decyzją, przynajmniej tak pokazywało mi moje doświadczenia. Owszem, wyjątki się zdarzają. No zdarza się taki, co wziął truciznę i przeżył. Zdarza się. Ja to rozumiem, ale no dopóki nie ma 90% przeżycia, prawda, to myślę, że nie możemy mówić, że to nie był szczęśliwy zbieg okoliczności, że ktoś przeżył, pobierając truciznę przez jakiś dłuższy okres czasu. Coraz więcej wysyłacie mi właśnie tych raportów, one są w tej chwili na Rambo, bardzo dziękuję za nie. Wszystkich nie jestem w stanie obejrzeć, ale to jest właśnie taka zachęta, żeby każdy sprawdził sobie sam i wpisał w Google'a, w naszego wujka Google'a, suddenly died, nagle umarli. I tutaj tyczy się to tego drugiego mega tematu w ostatnich latach właśnie. Kiedy proponuje się coś, co nie jest przebadane i kiedy wmawia się, że jest przebadane, tylko w bardzo, bardzo szybkim czasie. No, już o absurdach nie będziemy sobie mówili. Kto może wspomóc Piotra, bardzo zapraszam. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj nawet już pod tym filmikiem podać, nie tylko na grupach Facebook, że ten tekst będzie gotowy. Jak go wesprzeć, może gdzieś w Warszawie właśnie no, są pielęgniarki, które mogą to zrobić. Nie wiem, czy uda się sprowadzić w tej chwili z Niemiec tę witaminę C, czy ktoś jest, kto ją przywozi, bo nawet wysłać coś takiego, no to chyba to są jakieś no, dawki, które są potrzebne na codziennie, prawda? Naprawdę, tutaj są to normalne procedury, witamina C i miałam taką nadzieję, że jest to robione też w Polsce, gdzie no, ten system, prawda, jest troszeczkę podobny, ale no, jestem zdziwiona, może powiedzmy delikatnie zdziwiona w tym momencie.
Bardzo chciałam, żeby tutaj u nas wystąpiła osoba, która zajmuje się suplementacją i która przez ostatnie lata poodkrywała różne ciekawe rzeczy, ciekawe fakty. Natomiast w sytuacji, w której ona pomaga w tej chwili Piotrowi, no są pewne obawy, czy ona się po prostu pohamuje na wizji i nie powie pewnych rzeczy otwarcie, bo w tym momencie jest nie tylko bardzo, bardzo rozczarowana tutaj medycyną, a tą konwencjonalną, i jest mi bardzo przykro, bo ja nadal wierzę, że są super dobrzy lekarze, profesjonaliści i my na nich liczymy, my liczymy na nich, bo od nich zależy, czy ludzie będą żyć po prostu, czy dostaną pomoc. No właśnie, to jest troszeczkę tak samo jak z innymi służbami, z policjantami. My liczymy, że ci ludzie, którym dano prawo do stanowienia o naszym bezpieczeństwie, naszym zdrowiu, liczymy na to, że oni się wykażą odpowiedzialnością i tą przysięgą też, którą składają nie tylko Hipokratesa, ale no, tak jak się wchodzi w pewne rejony, czy do policji, czy gdzieś indziej sprawować taki urząd, jest to odpowiedzialność. Na pewno mają odpowiedzialność karmiczną, to my się nie oszukujmy, ale co takiej osobie po odpowiedzialności karmicznej, przyczyna i skutek, mówię o tym, kiedy ktoś jest zatruwany czymś na przykład, tak? No dziewczyna tutaj ma pewne opory, żeby w ogóle się pokazać, w ogóle ona ma niesamowite rzeczy wykazała, niesamowite rzeczy do powiedzenia. W życiu wam tego tak dokładnie nie powiem, jak ona to mówi. Jak ona sobie postudiowała tutaj te wszystkie statystyki, porównała w Polsce, nawet chociaż niby nie wolno mówić, ale tak naprawdę słuchajcie, wszędzie na kanałach, na YouTube ludzie mówią o tym, są całe kanały po angielsku poświęcone sprawom świrusowym, ludzie się wypowiadają wprost, nikt tych kanałów nie zamyka, powiedzcie mi dlaczego. Bo wygląda to już troszeczkę tak, jakby to była taka nagonka na chybił trafił, czyli na kogo padnie, na tego bęc. I niezależnie od tego, o czym ktoś mówi, co zrobi, czyli komu się narazi, jakie ma też fakty, być może są też to ci, którzy mają po prostu na pewne dowody na kogoś i wtedy ten ktoś jest na tyle ważny, że następuje jakaś pewna obawa. Nie wiem, na czym to polega. Dla mnie z tych obserwacji jest bardzo dziwne, że właśnie niektórzy wprost mówią, jak się sprawy mają. Nikt ich po sądach nie gania, nikt ich kanału nie zamyka. Powiedzcie mi, o co chodzi. I wcale nie chodzi mi o to, że oni tam niby współpracują, zupełnie nie o to mi chodzi. To może być zupełnie coś innego, to może być tak prosta rzecz, że po prostu wyciągają swoje wnioski, ale nie mają na to dowodów, nie narazili się jakiejś konkretnej osobie, na którą, nie wiem, mają haka, tak zwanego haka, jak to się mówi, i nie są w stanie zaszkodzić. A propos właśnie jeszcze tych tutaj uwikłań pewnych, ponieważ to się też łączy, no łączy się teraz. Bardzo świeża sprawa w Niemczech. Wyobraźcie sobie, że niemiecka policja zaaresztowała 25 osób, nazywając ich skrajnymi prawicowymi ekstremistami, za planowanie zamachu na rząd niemiecki. Podejrzewani są o spisek. O spisek, który ma na celu obalenie rządu niemieckiego. Oskarżeni, tutaj pozwolę sobie przetłumaczyć ten tekst, on jest w Politico, takiej gazecie tutaj, jest po angielsku też. Oskarżeni należą do organizacji terrorystycznej założonej na końcu listopada, pod koniec listopada 2021 roku i postawili sobie za cel przezwyciężenie istniejącego porządku państwowego w Niemczech i zastąpienie go własną formą państwa. Czytamy w oświadczeniu niemieckiej prokurator generalnej. W oświadczeniu dodano, że grupa była gotowa popełnić akt przemocy, aby osiągnąć swoje cele.
No i widzicie, i to są informacje w mediach, które w ogóle nie mają konkretów. Nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi do tej pory, z tego co ja wam czytam tutaj, ja sama nie wiem, co to znaczy. Była gotowa popełnić, ale popełniła czy nie, prawda? Wśród spiskowców są członkowie ekstremicznego ruchu Reichsbürger, obywatele Rzeszy, która odmawia uznania nowoczesnego państwa niemieckiego i dąży do zastąpienia go autorytarnym nowym ustrojem. Autorytarnym? Czy aby na pewno? O co tutaj chodzi? Ja bym się przyjrzała. Aktywny członek elitarnej jednostki dowództwa sił specjalnych armii niemieckiej jest podobno wśród ponad 50 podejrzanych objętych dochodzeniem, a także były niemiecki poseł ze skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Kilku podejrzanych pojawiło się również jako aktywiści na demonstracjach przeciwko środkom związanym z COVID. Jakim środkom? O czym my mówimy? Nie podano. Plan grupy polegał na brutalnym obaleniu obecnego rządu. Co to znaczy brutalnym? Czy oni mieli broń? Czy ona została znaleziona? Czy ktoś też celowo nie podrzucił komuś jakichś dowodów, prawda? Bo to też, jeżeli coś jest za bardzo oczywiste, to też należy się temu przyjrzeć. Nowy rząd spiskowców prowadziłby negocjacje w sprawie polityki zagranicznej z Rosją. Napisano w oświadczeniu prokuratora generalnego, przedstawiając jednocześnie bardzo szczegółowe informacje na temat ich planów dotyczących nowego państwa. No bardzo chciałabym zobaczyć te plany szczegółowe, bo tutaj nie ma na ten temat nawet wzmianki, jakie to plany są, tylko że są. Jednostki specjalne niemieckiej policji przeszukały ponad 130 domów, biur i magazynów, a także obiekty dowództwa sił specjalnych w 11 krajach związkowych. Według doniesień władze podjęły również działania we Włoszech i Austrii. No i to by było, słuchajcie, na tyle z tego artykułu. On się w tym momencie kończy. To jest strona polityko.eu, czyli no, jest to międzynarodowa strona o wiadomościach, między innymi, co się dzieje tutaj u nas w Niemczech. No i tutaj, zanim znowu wyciągniemy jakieś wnioski, czy widzicie, te artykuły są też czasem tak pisane, żeby zasiać ziarno podejrzeń, zasiać ziarno, które jest ukierunkowane na pewnego rodzaju myślenie. Złapaliśmy terrorystów i jest znowu łatka, terrorysta. My nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi. To jest za mało faktów, żeby jeszcze wyciągać wnioski. Nic praktycznie ja się z tego artykułu nie dowiedziałam, nie wiem jak wy, poza czytaniem między wierszami, że nie podają, o co chodzi. Jest to zamydlenie oczu przeciętnemu obywatelowi. Raczej tak to wygląda dla mnie, z mojej perspektywy. I no teraz tak, jeśli 25 osób zaaresztowano, ile tych osób jest? Jeśli to jest jakaś teoria spiskowa, ponieważ po angielsku też napisane było conspiracy theory, no to jeśli jest to teoria spiskowa, to zazwyczaj jak ktoś mówi, wypowiada te słowa, to zazwyczaj z takim lekkim uśmieszkiem i żaden rząd tutaj no, nie bierze na poważnie teorii spiskowych, prawda? Dopóki ktoś tam nie nastaje, nie ma broni, nie wykazuje właśnie tendencji do przemocy, czyli oficjalnie, nie, że ktoś zamierza. Właśnie, zastanawiam się, czy można zaaresztować kogoś za to, że zamierza zaatakować kogoś. No właśnie, zastanawiam się, bo na przykład w policji, tam w Polsce właśnie było tak, że jeżeli ktoś kogoś napada, to dopóki nie zrobi mu krzywdy, to nie można go, to jakby no nie ma sprawy, tak? Nie można się bronić, bo to nawet jak się ktoś obroni i pobije tego na oprawcę, to ten oprawca może złożyć właśnie skargę i jeszcze można, no właśnie, ja nie rozumiem tego. Może ktoś mi to właśnie wytłumaczy, jak to działa wszystko, ale to są właśnie takie ciekawostki, które się dzieją i
Po co ja to mówię? Ja mówię przede wszystkim o to, żeby zrobić apel, by ratować zdrowie tych, którzy jeszcze chcą się uratować, to numer jeden, a po drugie, żebyśmy uważali przed wyciąganiem pochopnym z wniosków. Ja tak naprawdę nie wiem, kto za czym tutaj stoi. My tak naprawdę nie wiemy do końca niczego. Natomiast większość ludzi, którzy nie myślą, no uwierzą. Uwierzą, że gdzieś tam są jacyś tam terroryści złapani. I ja też nie mówię, że nie, że to może być oczywiście jak najbardziej prawidłowa informacja. Natomiast podanych do opinii publicznej jest zdecydowanie za mało, żebyśmy my mogli wyciągnąć jakiekolwiek tutaj wnioski. Oczywiście, no są grupy, które gdzieś tam się zamierzają, tylko zobaczcie, że jeżeli są grupy, które chcą tam obalić rząd, no to zazwyczaj rzadko te grupy mają tak naprawdę plany, co będzie potem. Rozwalić system, no to okej, okay, ale czy mają jakieś plany, co w zamian rozwalenia tego systemu będzie funkcjonowało, bo zapewniam, że anarchia to nie jest rozwiązanie, a zazwyczaj jedna grupa, która obala następną, no to w historii jest pełno takich właśnie rządów, gdzie no jedno zło jest zastąpione przez inne. No i zastanawiam się właśnie, czy to tym razem nie należy do ludzi, a nie do rządów, nie do być może polityków. No, zapraszam Was do komentarzy, do być może też wypowiedzenia się. Ja chętnie zaproszę wszystkich tych, którzy tutaj mają pomysły, doświadczenie. No są genialni w tym kreatywnym myśleniu i chodzi mi o to, by jak najbardziej konstruktywnie podejść do tych wszystkich tematów, zobaczyć z każdej strony, ponieważ pamiętajmy o tym, że ofiara bardzo często staje się katem. Ci ludzie, którzy praktycznie nie zdarza się, żeby tak zwani, powiedzmy, terroryści stawali się terrorystami, dlatego że nie byli ofiarami. Oni wszyscy byli w roli ofiary i ta rola ofiary, która była odrzucana, ignorowana w społeczeństwie, ta mniejszość ludzi, którzy nie byli słyszani, oni dochodzą do desperackiego momentu, stają się katem, terrorystami, zwanymi popularnie, i myślę, że tutaj to nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby czekać do momentu, kiedy no już mamy do czynienia z terrorystami, że brakuje nam tak naprawdę rozmów, zrozumienia. Tyle z mojej strony. Kto może, zapraszam do wsparcia w jakikolwiek sposób, czy właśnie ktoś robi te wlewy. Piotra, być może po drodze nam się pojawią też inni, żeby była taka baza danych, żeby można było to zrobić i naprawdę niepokątnie, tylko normalnie, tak jak te procedury tutaj obowiązują, żeby nikt po kryjomu nie chodził tam. Tylko no, to są normalne rzeczy. Witamina C to są normalne rzeczy, prawda? Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze czekałam na ten telefon od dziewczyny, no ale ona widzę, że bardzo, bardzo nie chce do nas dołączyć. I rozumiem te jej obawy. Ona ma też swoją tam pozycję w pracy i każe takie wyjście potem. No niestety pracodawca czy ktoś z współpracowników, ktoś tam może wystawić i na ostracyzm, więc ja to też rozumiem. Jeszcze być może jest za mało tych ludzi, którzy gdzieś mogą się postawić, bo za dużo mają do stracenia, ale ci, którzy nie mają wiele do stracenia, to są właśnie ci, którzy mają tą odwagę. Drugi poziom odwagi jest wtedy, kiedy rzeczywiście już się coś tak z nami nie zgadza, że nie możemy tego dalej wykonywać. I wtedy też następuje taki moment, że nie możemy już dłużej uczestniczyć w czymś, co jest dla nas torturą tak naprawdę. I niejednokrotnie byłam w takich sytuacjach i nie jest to proste. I też no, jeśli mogłabym cokolwiek tam zasugerować, to też, żebyśmy nie oceniali
tych, którzy tam nie otwarcie nie mówią o swoich poglądach, bo często jest tak, że oni gdzieś tam na przestrzeni czy swoich reinkarnacji, czy jakichś tam innych doświadczeń, nawet w tym życiu, zostali bardzo wystawieni na ostracyzm i zniszczono im życie i dajmy im czas, coraz więcej ludzi się budzi, a no, my robimy ze swojej strony wszystko to, co można, żeby nie było za późno na pewne działania. Pozdrawiam Was ciepło, serdecznie, do następnego razu.